Cześć. Pokażę Wam 5 stron, które mogą przydać się każdemu grafikowi lub projektantowi. Strony, które pomogą dobrać kolory. Strony zawierają przykłady, zawierają narzędzia, które posłużą nam w doborze palety kolorów. Pierwszym jest strona udostępniona przez firmę Adobe. Narzędzie, które kiedyś nazywało się Cooler, dziś nazywa się po prostu Color. I główna strona wystarczy tak. Mamy tutaj koło, które sobie możemy odpowiednio zmieniać i dobierać odpowiednie zestawy kolorów. Tutaj poniżej są suwaczki, którymi możemy zmieniać nasycenie i temperaturę i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy też bardzo fajną opcję przeszukiwania gotowych już tematów. Explore. I tutaj mamy, zobaczcie, mnóstwo różnych motywów stworzonych przez producentów z Adobe oraz internautów. Możemy wybrać sobie z popularnych, z często używanych, losowo, w ciągu tygodnia, miesiąca i całego czasu. Tworząc samemu też możemy wybrać różne motywy. Czy to mają być odcienie, czy monochromatyczne, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc mamy tutaj pełną, dosłownie, paletę możliwości. Kolejnym prostym pomocnikiem będzie strona Bootflat i narzędzie Color Picture. Picker, przepraszam, od wybierania. I tutaj mamy podzielone barwy na segmenty, takie kafelki. I możemy sobie też wybierać pomiędzy poszczególnymi tylko kolorami. Kolejna rzecz, kolejna strona. Bardzo podobna, dlatego nie będę już jej opisywał, ale warto o niej pamiętać. Czwartą propozycją jest również podobna strona, lecz różniąca się tym, że mamy tych motywów troszkę mniej, ale te wszystkie takie dwuwymiarowe kolory są bardzo, bardzo ładne. I ostatnim narzędziem, które też troszkę szerzej opiszę, jest Colors. No i mamy tutaj bardzo prosty interfejs, mamy tutaj paletę kolorów. Przy pomocy spacji losujemy kolejne zestawy kolorów, tak więc nie wybieramy z gotowych, tylko losujemy. Na przykład klikając na konkretnym pasku zatrzymujemy ten kolor i losujemy tylko pozostałe. Coś jak w tych grach hazardowych, jednoręki bandyta i tak dalej. Zobaczcie, zablokowałem dwa kolory. No i coś nie mogę teraz losować. Nie wiem dlaczego, ale wcześniej działało, może za dużo naklikałem. W każdym razie możemy sobie tutaj eksportować nasz zestaw po zalogowaniu się i założeniu konta. Możemy przeglądać, o, tu się eksportuje, tu się zapisuje, a tutaj możemy przeglądać nasze zapisane już palety. Tak więc możemy też cofać poprzednie. Tak więc takie dosyć fajne narzędzie. No a jak widzicie, jeszcze po najechaniu możemy edytować tutaj barwy. Oczywiście we wszystkich popularnych formatach. No i podstawowe to RGB i CMYK oczywiście. To tyle. Korzystajcie z tych narzędzi. One są darmowe, przynajmniej w tej podstawowej funkcjonalności. Wszystkie linki do nich znajdziecie oczywiście w opisie strony pod filmikiem. W opisie filmu. Dzięki, do zobaczenia.